Namaste. To jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Rosi Metodiewa z Bułgarii, którą spotkałem na Międzynarodowym Festiwalu Jogi. Hello, Rosi. Namaste. You are a conscious artist. Can you explain us what is this conscious art and what are you doing? Rosi jest, zajmuje się conscious art, czyli taką świadomą sztuką i czym zapytałem ją, czym jest świadoma sztuka, czym to jest i czym ona się zajmuje. Art, we know, is a very broad sphere. Jak wiemy, sztuka to jest bardzo szerokie zagadnienie, szeroki dział. And it includes dance, poetry, literature, singing. To jest, zawiera w sobie literaturę, poezję, malarstwo, taniec. Drawing. Pisanie. Filming. Robienie filmów. And all these pieces of art. Wszystkie te działy sztuki. Could be created with a different mood. Mogą być tworzone zgodnie z różnymi nastrojami, które posiadamy. And give a certain message to the world. I możemy poprzez nie przekazywać ludziom różnego rodzaju wiadomości, czy przekazywać różnego rodzaju informacje. A lot of the art created today. I wiele sztuki, która jest w dzisiejszych czasach tworzona. Is created for pleasure. Jest tworzona po to, aby sprawiać przyjemność jedynie. With egoistic mood. W nastroju takiej nastroju egoistycznym. Intention. Czy taką intencją, egoistyczną intencją. Or inconsiderate intentions. Inconsiderate. Negligence, negative. Albo z taką intencją, aby coś zniszczyć, żeby coś z taką negatywną intencją. For example, one horror movie. Tak, przykład jakiś, możemy wziąć przykład filmu horroru. It does not bring very positive feelings. On generalnie nie sprawia, nie wzbudza w nas jakichś pozytywnych emocji, pozytywnych uczuć. A piece of art made with the intention to gain a lot of income. Jakieś dzieło sztuki, które jest stworzone po to, aby wzbogacić jedynie, czy dać dochód twórcom. It also, it might be beautiful. Może być piękne. But it does not bring some very like positive feelings in us. Ale może nie wzbudzać w nas jakichś pozytywnych emocji. So conscious art is that art. W związku z tym świadoma sztuka jest tego rodzaju sztuką. That is motivated by love. Która jest motywowana przez miłość. Gratefulness. Wdzięczność. And that aims to expand our consciousness. I jej celem jest to, aby znieść naszą świadomość. It is beautiful. Jest piękna. In most cases. W większości przypadków. It has a message. I wniesie w sobie pewnego rodzaju przekaz, pewnego rodzaju wiadomość. For example, a message could be that we need to take care of our Mother Earth. Na przykład przekazem może być to, że powinniśmy dbać o matkę naturę, o matkę Ziemię. And we can draw a painting that symbolizes this. I możemy namalować obraz, który symbolizuje to. We will put our love and our wish to care for our mother. I możemy tutaj umieścić naszą miłość i nasze dbanie o naszą matkę. In the painting. W obrazie. And it translates a message to the viewer of the painting. I w ten sposób przekazujemy pewnego rodzaju wiadomość dla tego, który będzie oglądał ten obraz. It is a responsible art. I to jest taka sztuka, którą można nazwać odpowiedzialną. That. It is revolutionary art sometimes. I czasami jest to nawet taka sztuka, która jest rewolucyjna. So this is conscious art. Więc tym jest świadoma sztuka. Then what are you doing? You are doing some kind of workshops or meetings. How does this make in the practical way? Czy ty to robisz, wykonujesz to w jakiś praktyczny sposób? Prowadzisz jakieś warsztaty czy spotkania, wykłady na ten temat? I make mandala art seminars. Prowadzę seminaria malowania mandali. It is part of conscious art. Jest to częścią, jest to działem conscious art.
we learn to do them spontaneously and motivated by love and gratefulness. Robimy to, wykonujemy to w taki spontaniczny sposób, z motywacją wdzięczności i miłości. And we learn to connect to a higher wisdom. I łączymy to z wyższą mądrością, czy starożytną mądrością. Which expands our consciousness. Co ma za zadanie zwiększać i rozwijać naszą świadomość. And lifts it up. I wznosić ją. This is like meetings with some kind of people. This you have this some group and this is regular meetings or how it is still. Czy to są tak, że to są spotkania, jakaś jest stała ilość ludzi, czy jest jakieś, czy te spotkania są regularne, czy jest stała ilość uczestników? It is once a month. Takie spotkania prowadzę raz w miesiącu. We make groups. Mam grupę. We have different topics every month. Co miesiąc jest inny temat spotkania. We like study. Studiujemy. Mandalas from different parts and regions of the world. Studiujemy mandale, które sztukę malowania mandali z różnych części świata. Because mandalas are part of every culture. Ponieważ malowanie mandali jest częścią każdej kultury. And they hold very beautiful and profound wisdom. I one niosą za sobą bardzo wartościową i wspaniałą wiedzę, mądrość. So we study different mandalas, we study the wisdom behind them and we also create them. Więc studiujemy mandale, studiujemy tą mądrość, która za nimi się kryje i również malujemy je. You mean that this mandala, what is mandala? Can you explain for our viewers what is mandala? Czy możesz wyjaśnić, czym jest mandala dla tych, którzy nie wiedzą? Mandala is a Sanskrit word. Mandala jest słowem sanskryckim. And it means circle. I to oznacza, ono oznacza krąg. The meaning behind that. I znaczenie, jakie za tym jest? Is wholeness. Jest całość, całościowość czy kompletność. Representing the universe. Co reprezentuje wszechświat? Representing the macrocosmos. Co symbolizuje makrokosmos? And the microcosmos I również mikrokosmos. A circle with the center. I to jest taki krąg, który w środku którego znajduje się pewne centrum. The beginning and the source of all. Czyli początek i źródło wszystkiego. And we know that this mandalas is maybe I know that is very famous from Tibetan tradition. Then they growing many mandalas is also. Can you show some example of other kind of culture? Ja znam osobiście mandale, sypanie mandali w tybetańskiej kulturze. Czy możesz podać jakiś przykład z jakiejś innej kultury? Yes, we know Tibetan, they are very famous. Tak, no, wiem, że tybetańska tradycja sypania mandali jest bardzo słynna. One style where you make the mandalas from different colors of sand. Taką mandalę sypie się z wielu rodzajów piasku, który ma wiele kolorów. As a kind of meditation. I jest to pewien rodzaj medytacji. And when it is finished. I kiedy taka mandala jest skończona? It is destroyed. Ona jest zniszczona. To like experience and see. To jest po to, żeby doświadczyć i zobaczyć, how our world and everything we create, że cały świat, który tworzymy, is temporary. Jest tymczasowy. And how many days this kind of preparing mandala in Tibetan tradition is going on? Jak długo trwa takie sypanie mandali w Tybecie? I guess. Ja myślę, nie jestem pewna. It will need days and weeks. To zajmuje dni albo nawet tygodnie. But there are different, as you said, there are different kinds. Ale tak jak wspomniałeś, jest wiele różnych rodzajów mandali. And for example, in India. I w Indiach. The Indian mandalas are called yantras. I indyjskie mandale nazywają się yantrami. And yantras, they are the graphical expression of God. I yantry są takimi graficznymi wyobrażeniami Boga. And the mother of all yantras is called the Shri Yantra. I tą matką wszystkich yantr, matka wszystkich yantr nazywa się Shri Yantra. It is the graphical, the visualization of the sacred sound Om. I to jest graficzne wyobrażenie świętej sylaby Om. And it includes all gods.
I ona zawiera wszystkie rodzaje bogów, all energies, wszystkie rodzaje energii, spiritual, duchowych and material. I również materialnych. And it is like a map. I jest ona jest mapą for the soul, dla duszy, to find and connect with its inner center. Żeby znaleźć, odkryć w nas nasze własne centrum. So by drawing, poprzez rysowanie mandali, or just meditating upon a yantra, albo jedynie poprzez medytowanie nad jantrą, we can connect to this higher wisdom, to everything that it represents. I możemy połączyć się z tą wyższą wiedzą, wyższą mądrością, którą ona reprezentuje. And take the journey. I zacząć naszą własną podróż. Another very beautiful style of mandalas. Innym pięknym sposobem rysowania sypania mandali are the Native American mandalas. Są mandale pochodzące z tradycji południowoamerykańskich Indian. The tribes, the Navajo tribes. Zwłaszcza z plemienia Navajo. They explain about the healing circle. Oni wyjaśniali moc, uzdrawiającą moc kręgu. Which represents the harmony. Który reprezentuje równowagę, harmonię. In ourselves and with nature. W nas samych, jak również w przyrodzie, w naturze. Between different living beings. Pomiędzy różnymi żywymi istotami. And with the great spirit. I pomiędzy wielkim duchem. And if somebody is sick. Jeśli ktoś jest chory. There is a special healer, traditional healer. Jest taki tradycyjny uzdrawiacz, who creates a healing circle, który rysuje czy tworzy uzdrawiający krąg. From sand. Robi go z piasku. In different colors. Z różnych kolorów piasku, który ma różnego koloru piasku. A big circle on the floor. I robi, rysuje taką na ziemi, na podłodze czy na podłodze taki duży krąg. And it is very specific for the sick person. It is very individual. I to jest robione indywidualnie dla konkretnej osoby, która jest chora. After it is ready, they put the sick person in the center of the circle. I na końcu, po skończeniu sypania tej mandali, tego chorego umieszcza się wewnątrz tego kręgu. And the healer asks for the great spirit and the different higher powers. I uzdrawiacz prosi wielkiego ducha i wszystkie uzdrawiające moce. To bring back the harmony in the sick person. Aby spowodowały, żeby ta chora osoba znalazła się w pewnej stanie równowagi, który uważamy za zdrowie. It is like a ritual. I to jest pewnego rodzaju rytuał. And they believe that you are sick if you are out of harmony, out of balance. I oni uważają, że choroba jest wtedy, kiedy nie posiadamy w sobie harmonii. And they can very precisely know where is the disbalance in you. I oni wiedzą doskonale, w którym miejscu ta dysharmonia czy ta nierównowaga znajduje się w tobie. And how to help you restore it. I w jaki sposób doprowadzić to z powrotem do stanu równowagi. But it means that we can find this idea about this disharmony, what is the reason of our sickness also in Japan. In China tradition, like in China medicine and also in Ayurveda. Also yes. Is the same idea of harmony of elements. Mm-hmm. Tą ideę, że choroba jest przyczyną, że choroba to jest stan nierównowagi elementów, również znajdujemy w chińskiej medycynie, jak również w Ayurvedzie, która jest indyjską medycyną. Yes. Tak? It is very beautiful that there is one great wisdom about the harmony in life. Tak, bo to jest, możemy odkryć w ten sposób taką wspaniałą mądrość, że istnieje ogólna mądrość, że potrzebujemy być w sytuacji harmonii w życiu. And with the elements and with the animals. Z elementami przyrody, jak również ze zwierzętami. And there are so many ways. Jest wiele, wiele fal. To be and live in harmony too. Czy jest wiele sposobów, poprzez które możemy żyć czy być w harmonijnym stanie. And to keep, to maintain that harmony. I możemy utrzymać ten stan harmonii. We see so many different practices
parts of the world. Widzimy tak wiele różnych praktyk w różnych częściach świata. But in principle they have the same goals. Ale i zasada jest, oni mają ten, przechodząc do sedna, oni mają jakby ten sam cel. And the same result in us. I do tego, aby spowodować w nas ten sam rezultat. And this is the beauty I found in mandala art. They are so different mandalas. I to piękno odkryłam właśnie w mandalach. Jest tak wiele wspaniałych, pięknych mandali. So different ways to create them. I jest tak wiele wspaniałych sposobów, które możemy je tworzyć. With materials or techniques. Poprzez różne, używając różnych materiałów albo różne techniki. Mandalas, they're present in nature. Te mandale, które są obecne w przyrodzie. A flower is a mandala. Na przykład kwiat jest pewnego rodzaju mandalą. Yes, there are so many, but the effect when you connect with them is the same. Jest ich tak wiele, ale efekt, który uzyskujemy przez kontakt z nimi, jest ten sam. Inner peace, inner balance. Wewnętrzny spokój, wewnętrzna równowaga. Greater wisdom. Wyższa mądrość. Gratefulness. Wdzięczność. Appreciation. Docenienie. Unity in diversity. Jedność w różnorodności. Can you explain more this idea about this unity in diversity? Because this is the more famous statement what I find many places. Czy możesz wyjaśnić tą ideę jedności w różnorodności, ponieważ to stwierdzenie możemy odkryć w wielu miejscach. We are different. Że jesteśmy różni. But we are all connected. Ale jesteśmy wszyscy razem ze sobą połączeni. To one father and one mother. Posiadamy jednego wspólnego ojca i wspólną matkę. And this makes us brothers and sisters. A to czyni nas wszystkich braćmi i siostrami. We might have different hairs. Możemy mieć różne włosy. Different color of the skin. Różne kolory skóry. But inside, ale wewnątrz nas jesteśmy tacy sami. We have the same stripes. Mamy te same stripes. Desires. Mamy te same pragnienia, te same emocje, needs, potrzeby. And we are all looking for happiness. Wszyscy szukamy szczęścia. We are all looking for love. Wszyscy szukamy miłości. We are all looking for health. Szukamy zdrowia. And good relationships. Szukamy dobrych związków. Regardless where do we live. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. And we can have that. I możemy mieć to. If we respect. Jeśli szanujemy. And take care. I dbamy. Of our common mother. O naszą wspólną matkę, która jest naszym wspólnym źródłem. Which is Mother Earth. Którą jest Matka Ziemia. And if we pray and connect. Jeśli modlimy się i jesteśmy połączeni z nią. With our mutual father. I również z naszym naturalnym odwiecznym ojcem. Which we can call with many different names. Którego możemy nazwać nadać mu wiele różnych imion. But he is one. Ale on jest tak czy inaczej on jest jeden. And he has given this sparkle inside of our material bodies. I on daje ten element ożywczy dla naszego ciała materialnego. Mother Earth has given us the body. Matka Natura daje nam ciało. And God has given us the sparkle of life. A Bóg daje nam ten element życia, żywy czy życia, który nazywamy duszą. So we are indebted to both of them. W związku z tym jesteśmy zobowiązani, zadłużeni względem nich obojga. And we are connected all because we come from them. I jesteśmy wszyscy z nimi połączeni, ponieważ ostatecznie wszyscy od nich pochodzimy. This is our unity. To jest nasza jedność. And how long you are doing this in Bulgaria, in Sofia, yeah? Yes, in Sofia. Jak długo już robisz te praktyki? To się odbywa w Sofii, w Bułgarii. Yes, I started the end of last year. Ja zacząłem pod koniec poprzedniego roku. I have been a conscious artist for 7 years. A zajmuję się świadomą sztuką od 7 lat. Or I understood what conscious artist 7 years ago. Albo inaczej mówiąc, zrozumiałem 7 lat temu, czym jest świadoma sztuka.
However, I have been drawing for my whole life. Ale tak czy inaczej rysowaniem, malowaniem zajmuję się od przez całe życie. And with the seminars we started end of last year. I z seminariami ruszyliśmy pod koniec zeszłego roku. It means that this is connected with OIDA Therapy Institute also in some way, because I speak last time with Pietia Giewa, she's the director of this. You are in connection? Yes, in some we are way? In connection, yes. Czy to jest połączone w jakiś sposób z Instytutem OIDA Therapy, ponieważ ostatnio rozmawiałem z Pietia Giewą, która jest właśnie zajmuje się takim instytutem w Sofii. To be precise. Aby być dokładnym. Mandala Art is OIDA Art. Mandala Art jest częścią czegoś, co nazywamy OIDA Art. It is that art which is striving to connect with the higher powers. To jest ten rodzaj sztuki czy malarstwa, który łączy nas z wyższymi siłami, wyższą energią. And bring us to this mode of goodness. I sprowadza nas do żywiołu harmonii. Where we can actually receive transcendental knowledge. Na tym poziomie możemy uzyskiwać wiedzę transcendentną czy duchową. OIDA art is part of conscious art. I OIDA art jest częścią OIDA art is part of conscious art. OIDA art jest częścią świadomej sztuki. But in conscious art. Ale w tym conscious art, świadomej sztuce. We have the activism part. Mamy taką część też również aktywizmu. Which is sometimes provoking the society. Który zajmuje się również tego pewnego rodzaju sprowokowaniem ludzi. So to say, to wake up. Aby nazwijmy to, aby ich doprowadzić do przebudzenia. Take action. Aby podjęli jakieś działanie. Make change. Dokonali jakąś zmianę. It is more related, part of conscious art, it is related to the public. I ten departament, ta część jest bardziej taka skierowana do publiczności na zewnątrz. Jakby. And part of it is related to us, to heal ourselves. I druga część jest skierowana do nas, aby uzdrawiać nas samych. Okay. Thank you very much for a little bit short explanation and namaste. Także dziękuję bardzo za oglądnięcie mojej rozmowy. Moim gościem była Rosy Metodiewa, tak, tu chodzi o akcent, która zajmuje się świadomą sztuką. To był program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Hari Om, Tat Sat i Jai Shri Radhe. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Thank you for the option, the opportunity to talk about this. Dziękuję za umożliwienie mi mówienia o tym. Namaste.